Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj zgłaszam się z Bydgoszczy, drodzy Państwo. Jestem w warsztacie mistrza świata Artioma Łaguty i tak sobie wymyśliłem, że z Artiomem już miałem wielką przyjemność porozmawiać, ale koniecznie muszę porozmawiać jeszcze z ludźmi, jak to mówią, z cienia. Ci, którzy ciężko pracują na zapleczu w warsztacie w Parku Maszyn, Rafał Lewicki, Damian Bręk i Marcin Maroszek. Panowie, wielkie gratulacje za to, co zrobiliście, bo może jesteście trochę niedoceniani, ale wasza robota jest nieoceniona. Chciałem z wami porozmawiać o tym sezonie, o tym złotym sezonie. Już ochłonęliście? Chyba do końca jeszcze nie. To za każdym razem, kiedy się do tych wspomnień wraca, to ciągle te emocje się rodzą, więc myślę, że to kilka miesięcy zimą jest wystarczającym czasem, żeby do nas dotarło. Natomiast na pewno to są fajne chwile. Panowie, co się działo w Toruniu? Bo tam były wielkie nerwy, wielkie emocje, a już wiemy po rozmowie z mistrzem świata, że przygody zaczęły się jeszcze przed turniejem tym decydującym, bo awaria sprzętu, było gorąco, było nerwowo? Nie brakowało nerwów. Co się stało tam wtedy? Uszkodziła się śruba, jedna z głównych w motocyklu, i pękła w taki sposób, że zaklinowało całą ramę, nie szło jej w ogóle wybić. Jedynym wyjściem z tej sytuacji była wymiana silnika. Ile czasu było? 15 minut. To niewiele było. No i co wtedy faktycznie? Rafał, ty tonowałeś, ma być spokój? Czy ma być szybciej? Nie. Artiom wiedział o tej awarii? No, wchodząc gdzieś tam do tego boksu, do tego naszego miejsca w parkingu, chłopacy mieli już motor dosyć mocno rozebrany, przygotowany do tego, żeby tą śrubę wymienić. A kto zauważył usterkę? To znaczy, to było takie naturalne, że sprawdzamy za każdym razem przed wyjazdem wszystkie śruby praktycznie. No i akurat było pęknięcie i na początku myśleliśmy, że jest niedokręcona, że się po prostu poluźniła. Zaczęliśmy ją przykręcać i stała w miejscu. I coś jest nie tak. No i potem zauważyliśmy, że już nie ma szansy w ogóle ani wykręcić, tylko została wymiana silnika. I to był ten motocykl na ten pierwszy wyścig? Tak, to był ten przygotowany już do wyjazdu. Już zagrzany, tak, bo dopiero potem ona musiała w trakcie grzania pewnie pęknąć, tak, to śruba na tym, więc... Zdążyliście, rozumiem, że zdążyliście, no, ale co się działo, bo tutaj dowiadujemy się też gdzieś w kuluarach w tych naszych rozmowach, że na przykład Artioma Łagutę na prezentację wypychał jakby konkurent. No brat Bartka z Mrozdyka, no z racji tego, że chłopacy chcieli jak najszybciej ten silnik wyciągnąć, więc z motocykla numer 1 wyciągnęli silnik, z motocykla numer 3 wyciągnęli silnik i trzeba było po prostu skorzystać z tej trzeciej ramy, trzeciego podwozia z tym docelowym silnikiem. Natomiast no ja zostałem gdzieś tam wysłany na środek, żeby przy prezentacji podstawić stoję, kiedy zawodnik wyjeżdża, no ale musi go jeden z mechaników wypchnąć. Z racji tego, że chłopacy byli zajęci, to brat Bartka się zadeklarował i on go wypychał faktycznie do prezentacji. No to też miłe, bo to sportowa rywalizacja, o najwyższe trofeum jakby w sporcie żużlowym, a można być kolegą, można być przyjacielem, można być pomocny. No rywalizujemy najbardziej na torze, no chyba tutaj w momencie, kiedy się ta brama zamyka, to jest ten odcinek rywalizacji, gdzie wtedy już nie ma zupełnie kolegów, po prostu jedzie się po swojej, natomiast w innym wypadku, no to te relacje uważam, że były i są jak najbardziej takie właściwe, czyli koleżeńskie, uczciwa, mówię, sportowa rywalizacja. Ten turniej finałowy, o tym Toruniu cały czas mówimy, po tym pierwszym dniu tej rywalizacji, gdzieś tam to ciśnienie siadło, że będzie jak będzie, czy cały czas było jakby pompowane? Jak u was, chłopacy, może? Nie wiem, czy pompowane, no. Trzymaliśmy wszystko, tak mieliśmy niby rękę na pulsie, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Tak jak na przykład ten defekt, znaczy ta usterka może przed tymi zawodami. Ale taki troszeczkę takiego wewnętrznego spokoju było, że te 9 punktów już wystarczy. Jest taki leciutki takie widełki, gdzie można ten błąd popełnić. No, troszeczkę się tam popełniło w tych pierwszych 3 biegach. No, ale wystarczyło na szczęście. A wy macie w Parku Maszyn tam później czas na jakąś taką szybką burzę mózgów, przemyślenia, uwagi, spostrzeżenia? Kto podejmuje ostateczną decyzję? Myślę, że zawsze dyskutujemy wspólnie i to nie tylko gdzieś tam podczas zawodów, tylko podczas podróży na zawody czy w trakcie sezonu. To są takie informacje, którymi się dzielimy w trakcie trwania sezonu, bo
w parku maszyn już w czasie zawodów tego czasu nie ma zbyt wiele. Ale ta reakcja w trakcie zawodów jest jakaś możliwa? No oczywiście, tak, z wyścigu na wyścig można jakieś zmiany, korekty w sprzęcie poczynić. Tam był ktoś tym wentą też, tak? się śmieję chłopacy w momencie, kiedy ta śruba pękła, ja wszedłem do parkingu po jednym z ostatnich wyjść na tor. I chłopacy z tym motorem rozebranym, zalani po tym, mimo że było zimno. Nie wiadomo było, czy zdążymy, więc miało paść takie stwierdzenie z moich ust, oni mi to później cytowali, że panowie, mamy dużo czasu. Więc no, te dużo czasu to tak faktycznie no, nie było jego zbyt wiele, natomiast no, jedyne, co mogliśmy zrobić, to postarać się to jak najszybciej usunąć, jak najsprawniej, żeby Artym na tym żądanym motocyklu mógł wyjechać. I tutaj chwała chłopakom, że on się tak naprawdę, wracając z prezentacji, nie spodziewał tego, czy ten motor będzie gotowy, czy nie, a on był już od pierwszego wyścigu do użycia. Wy macie także podzielone, macie te obowiązki, już mówię przed zawodami, jak tak na spokojnie, że jeden z panów dogląda sprzęgło, coś tam, coś, drugi zajmuje się czymś innym, to tak jak trochę jak w Formule 1? Już pracujemy tyle czasu z sobą, że siebie znamy. I tak, no, każdy wie, co ma do zrobienia i co przygotowuje, czym się zajmuje. Tak. Nawet jak wyciągamy, zmieniamy silnik, to każdy ma swoją robotę i nikt nikomu nie wchodzi w jego tam ingerencję. Każdy robi swoje, ja jestem z jednej strony, on jest z drugiej strony, on ma swoje klucze, ja mam swoje klucze i to tak jak w zegarku pracuje. To jest już doświadczenie, zgranie, lata pracy wspólnej? No myślę takie tak, doświadczenie przede wszystkim, nie? Do tego, żeby wiedzieć, co, jaka sekcja w motorze na czyich barkach leży, żeby się nie dublować, nie robić specjalnie zamieszania. Oni tutaj, tak jak powiedzieli, dogadują się bez słów, ale to też jest praca od podstaw w warsztacie, kiedy te motocykle się składa, buduje zimą, później między jednymi i drugimi zawodami przygotowuje, no to jeszcze jest taki system, nawet takie proste rzeczy jak ładowanie rzeczy do auta, już jest wszystko to tak, potem, że dokładnie, że bez jakiejś specjalnej listy jest pewien system, schemat działania, który działa. I jeszcze o tych zawodach w Toruniu. Pierwszy wyścig, drugi, trzeci. Sytuacja robi się naprawdę gorąca, podbramkowa. Co wtedy? Czego szukaliście? Jakich zmian chcieliście dokonać? Znaczy, jakie były te wewnętrzne analizy? Teraz już po czasie możecie powiedzieć, zdradzić, jak to wyglądało od kuchni. Ja myślę, że no, dokonaliśmy dobrego wyboru motocykla na piątek, bo w piątek te zawody były bardzo dobre. Artym był bardzo szybki, zwyciężył te zawody, więc trudno oczekiwać, żebyśmy w sobotę dokonywali jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o przygotowanie, czy wybór tego sprzętu, czy samych ustawień, mimo że tor nieznacznie, ale jednak się zmienił na tym, ale no, trudno było dokładnie określić, na ile się zmienił. I ten pierwszy wyścig, kiedy przyjechał drugi, będzie skłonił nas do delikatnej korekty, jeśli chodzi o ten. Natomiast okazało się to niepomocne i stąd, mając doświadczenie z tego tak zwanego treningu, tych dwóch warming up laps z piątku, zdecydowaliśmy, że spróbujemy skorzystać z drugiego motocykla, który na tym treningu piątkowym również nie spisywał się źle. Natomiast tutaj no, musimy się uderzyć w pierś, że był to zły wybór, no bo ten motocykl w wyścigu trzecim był bardzo wolny. Nie pozwalał na nawiązywanie walki, mimo że Artym bardzo się starał, chciał gdzieś tam jakieś punkty z tego wyścigu uszczknąć, no to jednak nie dało rady. Natomiast no jakby to z automatu przyspieszało decyzję powrotu do tego pierwszego motocykla i należało się zastanowić, co my musimy zmienić w tym motorze, żeby to, co było w piątek, a uciekło w sobotę, żeby wróciło. Gdzieś jakiś korekt, mówię, przeanalizować, co takiego się wydarzyło, porównując do piątku, do soboty. Ten motor z bardzo szybkiego nagle stał się no jednak mimo wszystko dużo wolniejszy. A na takie przełożenie dla kibica, wy wzmacnialiście silnik, czy osłabialiście silnik? Znaczy, no tutaj trudno, żebyśmy gdzieś tam od razu wchodzili w detale, natomiast analiza pewnych informacji, które zbieramy podczas zawodów, to jak się później motor zachowuje, jak się zachowuje tor, to ta analiza tych informacji jakby pomogła nam podjąć tę decyzję. I myślę, że mało wiele, ale już mniej więcej wiedzieliśmy, że złapaliśmy trop, mówiąc tak kolokwialnie trochę, prawda? Że jedyną bawą było to, i to było najtrudniejsze w zadanym, i tutaj przy całej tej opowiadaniu o tych ustawieniach, o tej naszej pracy, to jednak czapki z głów przed Artiomem, że mimo że naprawdę to on był w tej najbardziej trudnej sytuacji, no bo on musiał z trudnego czwartego pola no wywieźć minimum dwa, a tak dla spokoju to i trzy punkty.
I mimo, że ten pierwszy wyścig był przerwany, czyli jeszcze raz znowu ta wojna nerwów pod taśmą i zachował zimną krew i zwyciężył, i to tak jakby nam wszystkim chyba dało wiatru w żagle. W odsłonie tam widzieliśmy, że ten motor się zbierze z czwartego pola. Tak, tak, on już taką informację nam podczas tego przerwania w wyścigu przekazał, także to jest to, czego on od motocykla oczekuje i ten, i jakby mówię, no poszedł za ciosem już wygrywając ten kolejny wyścig w serii zasadniczej, no i później ten półfinał też, nie, no tutaj. Wtedy odetchnęliście. Po półfinale? Tak. No zdecydowanie, nie, to są piękne emocje, nie. Nie tego opisać, tak, żeby to teraz powiedzieć, jak było i. Proszę sobie wyobrazić, że Artym pracował na to całe życie. I 60 sekund, a tak naprawdę nie 60 sekund, to moment puszczenia w odpowiednim momencie klamki sprzęgła, żeby znaleźć się na prowadzeniu na pierwszym łuku. Bo trudno było też oczekiwać, że gdzieś tam w Toruniu będzie się jakoś łatwo wyprzedzać. Nie? Z reguły nawet w sobotę był to start, pierwsze pół okrążenia, dobrze rozegranie na tym, i później wyścigi z reguły tak się kończyły. Nie? I pracuje się całą karierę do tego momentu, później pracuje się cały sezon, zbierając te punkty. I później jest ta minuta. I później jest to decydujące. I to proszę to sobie wyobrazić, jakie obciążenie jest na zawodniku. Nie? Natomiast ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Może Artem by to precyzyjnie określił. Natomiast dla mnie to jest nie do wyobrażenia. Nie? Jakie emocje my mieliśmy w sobie, mimo że staraliśmy się tą zimną krew zachować, nie? Żeby gdzieś tam się nie poddać takim jakby chaotycznym ruchom. Bo to w takim momencie zagrożenia człowiek, pierwsze co to reakcja jest uciekać. Co robić? Uciekać na tym. To opowiadałem o tym, że po tym trzecim wyścigu taka wizja ciemnego tunelu mi przed oczyma stanęła, gdzie jest światło. Ale z drugiej strony rozum podpowiada bez paniki, bez chaotycznych ruchów. Gdzieś analiza tych wszystkich danych, które chwilowa taka burza mózgów między nami, uwag na tym, i to fajnie zagrało. Nie? Chłopacy też. Ja to na przykład jestem pełen podziwu dla Damiana, dla Marcina, że przed tym decydującym wyścigiem takie proste rzeczy, które robią setki razy w sezonie, ustawienie koła. I czy to jeszcze, czy nawet na pewno, czy żeby się nic nie stało, to są naprawdę rzeczy, które są nie do opisania, myślę. Damian w parku maszyn zapracowany, Marcin zapracowany. Rozumiem, że ty, Rafale, doglądasz tego z zewnątrz. U ciebie jest ten twardy dysk komputera, gdzie trzeba pilnować nawierzchnię, gdzie trzeba wyciągać wnioski. Tak to wygląda? No i jest. No każdy, tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, no jest podział ról. Wrzucasz te dane od Artioma, który przekazuje, że to jest za słabo, to za mocne. I ty musisz to przerobić w trakcie zawodu. To znaczy, no samo za słabe, za mocne, to ja myślę, że to jest takie bardzo pójście na skróty. No, Artium bardzo dobrze czuje motocykl. Przez to, że jeździ na motocyklu crossowym, prawda? Na tym on potrafi powiedzieć, kiedy ten motor jest taki, kiedy to jest już ten szczyt. I my, szukając tych odpowiednich rozwiązań w przygotowaniu tego motocykla, szukamy tego momentu, kiedy on czuje, że ten szczyt jest, że ten motor już faktycznie jest na tej granicy, kiedy nie da się jechać szybciej. I tego gdzieś tam chcemy zawsze szukać. Nie? Natomiast co do roli, no to w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że z racji tych obostrzeń pandemicznych Damiana nie mogło być z nami w parkingu. I widzieliśmy, że jesteśmy jakby bez jednego palca u ręki, no bo tak są zadania w teamie podzielone, że każdy ma swoją tam sekcję, za którą jest odpowiedzialny. Ja nie wchodzę w kompetencje chłopaków zupełnie, oni sobie świetnie z tym dają radę. Natomiast też no, moim zadaniem jest właśnie patrzenie, co się dzieje na torze, co się dzieje wokół, łapanie, mówię, takich informacji, które gdzieś później mogą być pomocne, jeśli chodzi o przygotowanie tego motocykla. Tyle o Toruniu, a wcześniej przecież były turnieje w Molili, w Wojens, w Pradze, we Wrocławiu, w Lublinie. Jakie tam ciekawe smaczki, jeżeli moglibyście się czymś podzielić, panowie? Nie wiem, w sumie każde zawody były ciekawe, bo byliśmy zawsze prawie liderami. A jakieś niespodzianki takie zdarzały się, że byliście mocno zaskoczeni, co tu się wydarzyło, jak to naprawić, co zrobić, sytuacja idzie pod górę? Nie, trzeba powiedzieć, które takie już za bardzo takie w pamięci utkwiło. No, każdy Grand Prix jest Wrocław na pewno, też mieliśmy tam przygodę z motocyklem. Co się wydarzyło? A, każdy widział wtedy. No to rozsypał nam się cały. Ale to musiało być wcześniej. Rama nam pękła, zaczęły nam pękać różne śruby. W trakcie zawodów, tak. Wszystko nam siadło, silnik nam osiadł, typ błotnik nam odpadł, fotel prawie. No to towarzyszowi dużo nie potrzeba, mieć cały motocykl do jeżdżenia. Kierownica, gaz, przytrzyma. Towarzysz, dodajmy, że to jest wasz szef, tak. Artiom. A jakie są kontakty? Wy jesteście już, no jeździcie, dużo czasu spędzacie ze sobą. Mówię o tym kontakcie wewnętrznym. To jest szef, to jest kolega, przyjaciel. W jakiej
Ja myślę, że jesteśmy dobrymi kolegami wszyscy. Od tego trzeba zacząć. Mamy swoje tak, miejsca. Wiadomo, Artem jest naszym szefem i wiemy, czego wymaga od nas. Tak, to często też się już, tak mówię, przez to tej już wieloletniej trwającej współpracy, no to nie wymaga jakichś specjalnych po prostu ustaleń. No każdy zna swój wymiar zadań do zrealizowania, tak. Znamy jakby Artioma to przygotowań przed zawodami, co robi, ile przed tym idzie się przebrać na tym, więc to takie no, są rzeczy, które działają zupełnie z automatu. No, nie ma jakiej... Nie zwracamy uwagi już na większość rzeczy. Po prostu tak idzie już w trakcie przygotowania do samych zawodów i zawody, to już tak wszystko w marszu. Panowie, nie wiem, którego z was zapytać, kto był odpowiedzialny. Złoty kombinezon, koszuleczki na specjalną okazję. Kombinezon zrobili w KW i paczka nie została otwarta do zakończenia półfinału, więc no tak fajnie się postarali, no widzieliśmy, że natomiast było wiadomo, że nie chcemy drugiego miejsca. Kiedy ten złoty medal był już tak naprawdę blisko i była na niego szansa, to wiedzieliśmy, że albo wszystko, albo nic, czyli nie ma celebrowania drugiego miejsca. Drugi jest pierwszym przegranym i dlatego tutaj też te koszulki. To one też były zagrożone w pewnym momencie. No, już. Ryzyko było? Trzeba było podjąć ryzyko, żeby je wyprodukować, bo trudno, żebyśmy w sobotę po półfinale szukali na trybunach koszulek. No, no, nie ma takiej opcji, więc trzeba było je przygotować. Natomiast myślę, że to i dla nas, jakby myśmy we własnym gronie o tym rozmawiali też i dyskutowali, czy ten projekt właśnie z tym kaskiem Gagarina, tutaj no też 60 lat. Tutaj na żeście to wymyślili, to nam się też rewelacja. Spodobało, tak. Natomiast w sobotę, kiedy trzeba było już mniej więcej te koszulki jakoś tak podzielić, na tym to ja poczułem takie dosyć duże obciążenie na plecach, albo może inaczej, taką ogromną chęć, żeby tą koszulkę założyć. Ale te koszulki to była tajemnica cały czas? No oczywiście, no myśmy wiedzieli tutaj we własnym gronie o tych koszulkach, no wiedział producent, który je zrobił i one były spakowane w walizce, zamknięte, ostreczowane i dopiero po półfinale przyniesione, natomiast no, świadomość tego, że one są, powodowała ogromne takie pragnienie, żeby jednak z nich skorzystać, nie? Żeby je założyć, tak. To był piękny widok na podium, bo to nie tylko zawodnik, mechanicy, rodzina. Kiedy skończyliście świętowanie? W sobotę skończyły się zawody, to kiedy? We wtorek? W środę? Nie, żartuję. Chyba Damian najdłużej z nas wszystkich świętował. Najmłodszy jest, no tak. Nie, no wszyscy razem mieliśmy... Tak. Fajna impreza kolację. Była, tak. Tak, tak. Była impreza w gronie, nie wiem, 50-60 najbliższych osób, sponsorów, rodziny, prezesostwa klubu z Wrocławia, załogi RK Racing też, na tym, tak jak mówię, no naszych tam dziewczyn, no dziewczyn mówię, żon. I no było w końcu możliwe tym się trochę pocieszyć, do tego gdzieś tam takie w tle leciały wyścigi z tego sezonu, na tym i akurat tak się złożyło, że ekipa tej restauracji, w której tę imprezę mieliśmy, nagrała Grand Prix z Torunia, więc jak Artem wjechał na tym, no to można było otworzyć ten złoty turniej. Tak, ten najbardziej przyjemny, w zasadzie ten przyjemny moment, czyli tą końcówkę, nie? Na tym i to trudno gdzieś oddać te emocje, na pewno zostanie to z nami, tak a sądzę. Kiedy tak dotarło już tak na spokojnie? Zrobiliśmy coś wielkiego, panowie, bo czy to już było w trakcie tego turnieju, po turnieju, czy to musiał ten kurz opaść? Mi się wydaje, że do tej chwili tak nie każdy jeszcze jest. Jeszcze gęsia skórka. Tak, jeszcze tak. Rozmawiamy to. Myśli. Ja myślę, że mówię, zrobiliśmy, ale ja uważam, Artem zrobił. Nie? To możemy, no tak jak mówię, wracać do tego. My jesteśmy, nie mówię, że nieistotnym, ale jednak jakimś tam tylko elementem tej całej układanki. Natomiast zdajmy sobie raz jeszcze sprawę. Brama się zamyka, jest sam zawodnik i taśma. I my możemy wszyscy zrobić cudawianki. Silniki mogą być nie wiadomo jakie. Jak ten element nie zagra. Przecież tak jak mówię, pod tym ogromnym obciążeniem. On całą karierę od dzieciaka, kiedy zaczął jeździć motocyklem, cały czas jest ta wizja Mistrzostwa Świata. I kiedy jeszcze jest na wyciągnięcie ręki, jaką trzeba mieć odporność, żeby mówię jeszcze w takich trudnych okolicznościach, bo jeszcze możemy powiedzieć, że była tam jakaś bezpieczna przewaga, kontrolujemy ten, ale tu już mamy świadomość, że jeden fałszywy ruch i lecimy wszyscy. No to jako, mówię to jako team. Tak, tak. No jest ten atak szczytowy, na tym już się wydaje, jesteśmy na szczycie i teraz trzeba zrobić ten decydujący krok i to obciążenie na nim, ja tutaj tak jak mówię, ja stwierdzam definitywnie, że ma odporność kosmonauty. Do tego momentu tu się poznaje mistrzów. Tylko mistrzowie sobie z czymś takim radzą i kiedyś też o tym rozmawiałem, cytując jedną z wypowiedzi Zbigniewa Bońka.
który mówił o piłkarzach, że miliony ludzi potrafi świetnie grać w piłkę, w sensie warunków fizycznych, nogi, ten karierę robią ci, którzy mają poukładane tutaj. I tutaj ta jego głowa to ciśnienie wytrzymała na tym, więc... Panowie, wszyscy macie doświadczenie albo bardzo duże doświadczenie w pracy, w warsztacie żużlowym, współpracowaliście z różnymi zawodnikami. Co ma Artiom w sobie, czego nie mieli poprzednicy? Marcinie, ty pracowałeś u Iversena, u innych zawodników, Damian pewnie też pracował, no Rafał był przy sukcesach, także niektórych budował, niektórych zawodników, że tak powiem, na arenie międzynarodowej. Co ma Artiom, czego nie mieli inni? Trudno powiedzieć. No, każdy zawodnik ma jakiś indywidualny tok przygotowań. Każdy ma jakieś inne parcie, może na jakiś swój indywidualny wynik. No, wiemy, że Artem od zawsze chce być mistrzem świata, no i to osiągnął. No, może inni zawodnicy może nie mają tego parcia, może chcą być dobrze w lidze. Trudno powiedzieć. A Artiom, gdy wracaliście, bo to już wiemy, gdy wracaliście z Toliati, powiedział wam, że panowie, tylko złoty medal mnie interesuje. Jak wy to odebraliście? Jak wy zareagowaliście? No świetna wiadomość. No to nie ma nic lepszego niż zawodnika, który pragnie wygranej. Nie drugiego, nie dobrego wyniku, wygrana. A to wy byście tak odbierali to, że drugie miejsce to jest pierwszy przegrany? W momencie, kiedy mówilibyśmy o drugim miejscu na początku sezonu, to mówimy świetna sprawa. Ale w momencie, kiedy widzimy, że ten złoty medal jest realny, to później każde inne miejsce jest porażką. No tak to trzeba przyjąć. No w sporcie drugie miejsce jest pierwszym przegranym. Prawda? No, no nie. Kiedy jest to złoto realne, naprawdę, no to tak. Natomiast jeszcze pytając, wracając do tego twojego pytania odnośnie Artioma, czym się odróżnia, to pierwsze, co zauważyłem na przełomie tych pięciu w sumie sezonów, kiedy pracujemy bliżej. A pracowałeś z Tomaszem Golobem? Tak, i broń Boże, nie chciałbym gdzieś porównywać, bo każdy z nich jest inną jednostką i ma inne gdzieś cechy, inne walory, inne te i każdy z nich był wybitnym sportowcem, czy jest wybitnym sportowcem. Natomiast co bardzo mi się podoba w Artymie, to jego samodyscyplina co do treningu. Są różne tam szkoły i są sportowcy, którzy mają trenerów personalnych, którzy ich jakoś tam prowadzą, mobilizują, sprawdzają. Artym on sam dla siebie jest najlepszym kontrolerem, że tak mogę powiedzieć, tego treningu. On się źle czuje, kiedy jakichś treningów nie zrobi. I właśnie wtedy, ja sobie to teraz po tym Toruniu zdałem sprawę, że wtedy ci zdobywają szczyt, kiedy mi się chce. Bo tak jak mówię, my jesteśmy dodatkiem. Jeśli on, będącym koniem pociągowym, kiedy jemu się chce. I to jest charuwa. Będąc w sporcie z boku przez tyle wiele lat, no to, co jest na zawodach, to wygląda fajnie. To są 2 godziny. Wywiady wyglądają fajne. Ale sport wyczynowy to jest charuwa. Wymagania co do treningu, co do jakiegoś sposobu życia. Co do przyjmowania stresu, emocji, wygranych i przegranych też, bo to takie też są w sporcie na tym. Więc naprawdę to, ile on położył na szali do tego, żeby do tego mistrzostwa dojść, ale też u podstaw tego stoi to, co kiedyś też powiedziałem, że on kocha jeździć motocyklem. I rozmawiając, nie wiem, 9 czy 10 lat temu z moim bratem oglądając jakieś zawody w pól, widziałem Chrisa Holdera, który wyjeżdża do prezentacji na motorze, na tym, bawiąc się na motorze. Ja mówię do brata, zobaczysz, on będzie niedługo mistrzem świata. I był. Podstawą, moim zdaniem, jest do tego to, że się kocha jeździć motocyklem. Artem, jego nikt nie namawia na cross. On przyjeżdża, mówi, chłopacy, jedziemy na cross. Chłopacy, czy nawet sam pakuje motor, bierze syna czasami, nie, ten jedzie przed sezonem do Włoch pojeździć na crossie. Nie dlatego, że to jest, wie, że pojedzie 2 razy na krosie, będzie ten. On po prostu bardzo lubi jeździć motocyklem, kocha jeździć motocyklem. I to jest ten fundament, który pozwoli mu powoli tą drogę na szczyt budować. Panowie, co przed wami? Co wy teraz będziecie wprowadzać? Jakieś innowacje? Bo przecież motorsport, no to jest też przede wszystkim technika, nowoczesność. Tutaj jeśli chodzi o te nowinki sprzętowe. A przecież współpracujecie z ludźmi z Mercedesa, albo współpracowaliście. Na ile to wszystko jest ważne? To jest istotne, ważne. Natomiast po tym sezonie zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważne. Trzeba gdzieś tam cały czas być czujnie, żeby być krok do przodu, prawda? Na tym chłopacy też jakby zawsze mają szeroko otwarte głowy na nowe pomysły, rozwiązania. Niektóre rzeczy sugeruje Artem. On, tak jak powiem, on bardzo dobrze czuje motocykl. To jest jego niesamowity atut, że on potrafi powiedzieć, po jednym, dwóch wyjazdach treningowych, czy coś
jest w motocyklu to, co bardziej mu odpowiada. To nie mówimy lepsze, gorsze, bo jednemu zawodnikowi może to odpowiadać, drugiemu nie. Natomiast dla niego, czy on wtedy czuje, że tym motocyklem jest w stanie jechać jeszcze szybciej, lepiej, czy wystartować lepiej. Więc tutaj to jest jego duży atut. Nie? Natomiast co do jakiejś rewolucji, to nigdy nie, nawet przed tym sezonem nie było jakichś specjalnych rewolucji. Gdzieś krok po kroku, tymi małymi gdzieś tam elementami staramy się ten motor przygotować jeszcze lepiej. Nie? Tych jednostek napędowych w waszym warsztacie ile jest? Iloma silnikami żonglujecie w sezonie? 8. I to w zupełności wystarcza. To jest do objechania, że tak powiem, Grand Prix, Polska Liga, Liga Szwedzka. W zupełności wystarczy. I wszystkie są przygotowywane u Ryszarda Kowalskiego. Tak. No już niezmiennie od 4 sezonów. Nie ma innego tunera. Artem tylko korzysta z silników RK Racing. Dobrze się na nich czuję. Bardzo fajną relację. Jeśli chodzi też o komunikację, o przekazanie. Artem ma potrzeb sprzętowych, no bo przygotowując 4 w ubiegłym sezonie topowym zawodnikom z Grand Prix, bo mówimy Artiomie, mistrzu świata, Bartku wicemistrzu, Maćku Janowskim 4 i Taju bodajże 5 albo 6, tak? No to widzimy, że to jest szczyt i każdy z tych zawodników ma bardzo dobre, uważam, świetne silniki. Kwestia wyboru właściwego na dany dzień, wyboru właściwych regulacji na dany dzień. No to już rola zawodnika i was, przede złote wszystkim, chłopaki. Ja myślę, że przede wszystkim zawodnika tego, żeby on potrafił nam przekazać czego. I my ucząć się ciągle tego, bo to jest, motorsport to jest ciągła nauka, prawda, na tym. Ciągle człowiek do czegoś tam gdzieś tam stara się dojść, co może. Nie można być perfekcyjny. Nie, zawsze jest, no nawet te ostatnie zawody w Toruniu pokazały. Nie, mieliśmy fantastyczny sezon i ostatnie zawody zaczęliśmy jak kulą w płot, nie? I cała ta opowiadanie, jak tu my możemy wszystko, uważam, że należy zawsze podchodzić z pokorą, z inną krwią, z pokorą, ale żużel stał się grą drobnych elementów, drobnych takich... Aż za bardzo wydaje się, że te szczegóły decydują. Mówienie właśnie o wyścigu zbrojeń i ten, no to uważam, że to jest nietrafione. Mimo wszystko to jest nietrafione, bo kiedy przed oczyma mam ten mecz o brązowy medal w Lesznie, ze Stalą Gorzów, kiedy Rafał Karczmasz jest bardzo szybki i porównujmy jego budżet, a porównujmy budżet Bartka Zmarzdika. Bartek na początku się na zawodów meczu. Oczywiście, że za chwilę to się wyrównuje na tym i wiadomo, że mając większe możliwości wyboru, to tak. Natomiast to pokazuje, że żużel jest jednak grą takich małych detali, że nie można sobie kupić za 1 000 000 zł iść do sklepu i kupić sobie najlepszego sprzętu. Nie można, oczywiście do tego trzeba mieć budżet, żeby zbudować team, żeby chłopacy chcieli pracować na dobrym poziomie, bo to ja cały czas mam dla nich ogromny szacunek, bo o ile moje zadanie jest o tyle łatwiejsze, że ja wracając z zawodów wysiadam z auta i mogę już myśleć o następnych, a oni jeszcze muszą ten sprzęt przygotować. Nie? Więc tutaj to też jest tak, że pracują niby 6-7 miesięcy, ale po 12-13 czasami więcej godzin na dobę. No trzeba kochać tą pracę. O ile tutaj chyba w przypadku Marcina, no Marcinie, no ty wywodzisz się z żużlowej rodziny. Tata Andrzej Maroszek, żużlowiec, przecież Polonii Bydgoszcz, wszyscy go doskonale znają, no to u ciebie to może trochę inaczej wyglądało. Od małego... Przy żużlu. Od małego, od przedszkola, tylko jak mnie nie chcieli zawieźć do przedszkola, to siedziałem na żużlu na Polonii od pierwszych praktycznie lat. Nauczyłem się chodzić, jeździć na rowerze, już byłem na Polonii. Czy tak jest, że wy się spełniacie w tej pracy, wy to kochacie, to jest, idziecie do pracy, bo to jest wasze... Inaczej nie szłoby w tym pracować. Bez pasji, bez... Nie, to jest wtedy nie. Damian Poch, no bo wracając do początków, no Marcin, tak, ja już o swojej historii opowiadałem wielokrotnie, natomiast Damian trafił do żużla w sumie za pomocą wujka, ojca chrzestnego, który sam jest do dzisiaj mechanikiem, pracował z Golobami, z Protasiewiczem, z wieloma innymi zawodnikami, on Damiana wciągnął i Damian miał zamiar pracować przy samolotach, iść w kierunku lotnictwa. I z lotnictwa trafił do żużla na tym, no to jeszcze wyżej lotnictwo, bo się śmiemy, tutaj nawiązując do tej rakiety może, że jeszcze wyżej zaczął przygotowywać te motocykle ten i tak jak powiedział, no bez pasji nie da się tego robić, to nie jest praca na etat od godziny do godziny, gdzie się patrzy na zegarek, on skończyłem, albo że dzisiaj mi się nie chce, albo wyobraźmy sobie sytuację, zapytajcie chłopaków,
który z nich przez ostatnie 4 czy 5 lat był na chorobowym? Ja pamiętam sytuację sprzed 2 czy 3 lat, kiedy Marcin z rwą kulszową, ledwie chodzący, jechał na zawody. Ja pamiętam, proszę. Leżał. Ale no nie ma miejsca na chorobowe nawet. Nie, no, na tym takie kolokwialne rzeczy. Taki cytat Tomka Goloba sprzed lat, jako ten ksyk, że w sezonie się nie choruje. Chyba na COVID. No, chyba, że na COVID, tak. No to tutaj myślę, że oni, gdyby nie do obostrzenia, to jeden i drugi, i Damian i Marcin tego COVID-a przechodzili jakoś na początku sezonu, to chętnie by mimo wszystko z tej kwarantanny uciekli i byli z nami na zawodach. Panowie, wielki szacunek zawsze podkreślam na motocyklu Artioma Łaguty, Tomasz Golob, to wciąż pamiętamy, ale teraz chyba też jakiś tam inicjał, a może coś złotego się pojawi na motocyklu Mistrza Świata. Tutaj gdzieś słyszałem w kuluarach, że może jakaś tam obejma złota będzie przy silniku. Nie wiem. Nie. Tu na ten silnik, ten motocykl właściwie, który tutaj stoi za nami, to może Damian powie na tym. To jest silnik, który już nie wyjedzie. Zawody, motor, który już nie wyjedzie. A dlaczego? Co się stało? To jest motocykl ten, na którym Artem zrobił Mistrza Świata w Toruniu. Czyli ten wyspów, tak, z tego wyspów. Że jest traktowany tutaj jak... Tak, po prostu został rozebrany po zawodach, przygotowany i tak będzie stał. Tak, ma trafić do niego takie tutaj, zamówiliśmy już w Werka Racing, takie złote oczko, żeby z grawerką World Champion i silnik jest zamówiony bliźniaczy na kolejny sezon. Natomiast ten motor już będzie taką, tak jakby relikwią, natomiast nie wiem, o ile Artem zdradził na tym, no to... W sumie można powiedzieć na tym, że mistrzowi świata przysługuje prawo startu z numerem 1. I Artym już mówi, marzyłem o tej jedynce. Zawsze chciałem być mistrzem świata i marzyłem, że w kolejnym sezonie wyjadę z tym numerem 1. Dzisiaj jest to w trakcie już gdzieś realizacji, projektowania, będzie numerem 1. Te 3 dwójki, oczywiście jego ulubione, ten hołd dla Karoliego, jego ulubionego zawodnika z motocrossu, trafią do środka tej jedynki, ale z tego przywileju startu z numerem 1 chcę skorzystać. Pięknie. Panowie, wypoczywajcie teraz. Wielkie gratulacje i bardzo dziękujemy za to, co już osiągnęliście. Życzymy kolejnych sukcesów ze swoim mistrzem, a dzisiaj musimy to powiedzieć Państwu, że to Wy dzisiaj w tej rozmowie jesteście najważniejsi, bo Wasz szef, który zrobił ten wynik tutaj, przysłuchuje się tej rozmowie, ale marzyłem o tym, żeby Was docenić, tą Waszą, niektórzy mówią, czarną robotę, ciężką robotę w parku maszyn. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. To miło, my również dziękujemy, natomiast korzystając z okazji, może ja tutaj chciałbym podziękować każdemu z naszych partnerów, sponsorów. To nie sposób ich wszystkich wymienić z imienia, nazwiska, ludzi z klubu, z Wrocławia, ale z Wastervik, z wcześniejszych lat, gdzie Artem startował też, czy Grudziądza, czy Wetlandy. To są wszystkie gdzieś takie osoby ważne, które w tej sportowej jego wędrówce na szczyt się przewinęły, więc im się też należą podziękowania z tego miejsca, ale myślę też, że można tutaj pójść odrobinę dalej i prywaty uprawić, podziękować naszym rodzinom, naszym żonom i Artioma, raz jeszcze żonie, dzieciom, no bo oni najbliżej będąc blisko niego wiedzą, ile czasu i trudu go to kosztowało, ale też i naszym żonom i tutaj Damiana dziewczynie, no bo to są, tak jak mówię, to są chwile, które są czasami trudne, w sezonie nas nie ma, a oni czyli rodziny, nasze żony nas zawsze wspierają, zawsze są takim dużym wsparciem i przez to też nam się jeszcze bardziej chce. Przyłączamy się do tych podziękowań. Rafał Lewicki, Damian Bręk i Marcin Maroszek. Panowie, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj byliśmy w warsztacie Artioma Łaguty. Mieliśmy okazję posłuchać troszeczkę właśnie tych ludzi, którzy pracują przy sprzęcie, którzy współtworzyli sukces indywidualnego mistrza świata Artioma Łaguty. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam.